Ja nie potrafię grać. Wiem, że nie potrafisz. Spokojnie, nie ma problemu. Może się zmieścić. Będzie pasek, ale trudno. Hejka, kochani! O, w złą stronę się spieszam. Jezu, w tej kamerze to zawsze w złą stronę się wygląda. Poczekaj, to muszę w tą. No, naprawdę. A co się robi tu? Jeszcze nie wiem, co się robi, bo dostałem tą mapę i było powiedziane... Ale jaki jest cel tej gry? No jeszcze nie wiem. Te mapy, które ludzie robią, to każda jest trochę inna, więc ciężko powiedzieć. Każda ma inny cel? Tak. Co za głupia gra? Nie, bo ja muszę wstępik jakiś zrobić. No pierwszy raz się pokazujesz na mapie. Siemano, cześć, witam. Kolejny odcinek Geometrii Dasha. Tym razem potrzebowałem asysty. Gra, w którą może zagrać przeciw swojemu przyjacielowi. Trzy rundy, noże, pistolety maszynowe, dynamity. Generalnie będzie się działo. Dobra, jazda. Game in 3 hours, zagrajmy. Co mam robić? Jeszcze nie wiem, poczekaj. Gdzie jest? Nie mam. A ja jestem na dole. A, jestem na górze. Dobra. Ale jazda, trzeba strzelać. Tak, musisz we mnie rzucić nożem. No we mnie, jestem na górze, z tego odwrotnym kolorem jestem niż ty. Uważaj, bo dynamity cię zabijają. Cze! O, życie można odzyskać. No możesz we mnie nie... Ja nie mogę tak, ja nie... Dawaj. Oczyszczę. Poczekaj, możesz tylko raz rzucić, to będzie tak. Dobra. Trafiłaś? Złapać grzybka jakiegoś. O, masz teraz większe noże. Ale mam! AK 47, świetnie. No kordian! Co kordian? On guard! Ja ci sokiewkowy przyniosłam, a ty? A ja cię ogrywam teraz. Odejdź, szatanie! No ja nie mogę przegrać, jak ty nie grywasz. Odejdź, szatanie! Nie mogę przegrać, jak ty nie grywasz w gry, z tobą nie mogę przegrać. Spokój się. Kibli toilet goni mnie. TNT! Ale TNT po mojej stronie było chyba, nie? O, tu ja cię mogę zabijać, a ciebie TNT tam zabiję. No możesz wysadzić mi TNT na twarzy, no. No możesz we mnie nie strzelać, kto wygrywa, powiedzcie mi, kto masz, wygrywa. Masz jedno HP. Co to znaczy? Może zostało ci, jeszcze raz się trafić, umierasz, a ja, mnie musisz trafić jeszcze 7. No nie! Co to jest? Kurwa, co to jest? Kochanie, to jest family friendly stream. Jak się tym dziwnie steruje? Co się dzieje się? TNT mnie zaatakowało. No kordia! No co, no przecież wygrywasz? Jakimś plemnikiem na... Ten denerwuje mnie! Ale ty wygrywasz. Ała, moje uszy. Możesz we mnie uważać, na mnie? To zawsze, kochanie. To po prostu tym piorunem strzelę. A! A! A, życie! Złapałem. Ale nie mam strzałki, nie dorwałem. A! Co to za czaszka? A chyba sobie sama zadałaś obrażenia. No świetnie. Jestem najlepsza w tą grę, chyba się nie zabija. Wygrałem? Wygrałem. Nie, to jest player, musisz iść w wodę. Muszę iść w wodę. Wyganiasz mnie z własnego streama? Tak było napisane. Player drugi won. To będzie mój stream. Od teraz Paulinka przejdzie na streama. Dobra, 3-2-1. No dlaczego ty we mnie rzuciłeś i nie powiedziałeś, że uciekasz? Kochanie, ale musisz unikać tych noży. Nieśmiesznie wchodzisz. A teraz jest gorzej, z kołachem jest ciężko. No i dostałem. Dawaj. O nie! Ła! Ten trybunał. Wysnajpię cię, kołaszka. Wysnajpię cię z niego, wysnajpię cię. HP. O! Nie dorwałem HP. Weź! No i co teraz? Odejdź! O, nieznany pombonus. No dlaczego to było serce dla ciebie? Serce dostałem? Ja też,
serce! Ja mam chłopa bez serca! Ale cię rozpierdzam! Zaraz cię zabiję! Przestań! Ale jazda! Wyrwałaś mi kabel! Wyrwałaś mi kabel od monitora! Co wyrwałam? Nic nie wyrwałam! Ale jazda, ale cię zabiłam! To była długa batalia, długa i ciężka batalia. Zabiłam cię! Zabiłaś mnie, to fajnie. Leszczu! Nie wiem, czy zauważyłaś. Ja wiem. O! Piorunem go! Jazda! Ło! Znowu! Wiesz, że ty nie umiesz grać w gry, kochanie, bo byś była lepszym streamerem niż ja. Ale jazda, kochanie, uwaga! Co? No zaraz cię zabiję! Życie! Ja nie wiem jak bardzo podskakuje poziom głośności w momencie, jak ty tak krzyczysz. Ja też nie wiem. You're a wizard, Harry. No ja nie mogę się w ogóle skupić. To mnie denerwuje, bo nie mogę nic z tym zrobić. Kiedy ten demonary? Nie lubię tego playera, bo playera też nie lubię. Poziomu chciałam powiedzieć. Koniec? Chcesz jeszcze raz? Nie wygrałem. Nie. 2-1. Nie. No rozstrzelałaś mnie tylko na kałachach. No. No, najważniejsza runda przecież. Kochani, jestem totalnym kozakiem, musicie mu powiedzieć, prowadził. Bo on jeszcze nie ogarnął. Ale wiecie, że ona nie wie, jak się gra w tę grę? To nie jest... To w sumie będzie bardzo śmieszne. Co fotel prezesa? Fumuje z fotel prezesa. Dawaj mi na ten fotel prezesa, no bo mnie zasłaniasz i mnie nie widzą. Kochani, dobrze mnie widzicie? No dobrze cię widać, no. Czasem ja uciekam z ekranu prędzej niż ty. Dobra, masz zagrać w grę, słuchaj. Jedynym sterowaniem, jakie tu będziesz miała, bardzo trudne to jest, musisz wciskać krzyżyk. Dobra. Teraz ty musisz się przywitać, bo będziesz grała. Musisz zrobić wstęp do odcinka. Dobra, jazda z tym. Dawaj. Jazda. Dzidujemy. Ja nie umiem wstępu. Co ja mam robić? Musisz wciskać. Po co? Żeby wygrać. Cały czas? Tak. Tak jak widzisz, że przeszkody są takie kolorowe, to musisz wciskać, jak najeżdżasz na przeszkodę. Chyba, że one jest lepsze ode mnie. I ty popijasz spokojnie wodę i wygrywasz? No, bo miałam tylko klikać, tak? Patrz na mapę. No tak, no ale no jak w dobrych momentach. A jak klikam w dobrych, to najlepsze. No na to wygląda. Nie, to jest w 1/4. Jazda. Woo! Dobra. Kochani, o czym byśmy chcieli porozmawiać? Może o antyoksydantach. Akurat montowałam filmik o witaminie C i pisałam tam właśnie, będziecie mogli go obejrzeć, jeśli nie znacie, to już pewnie mnie wszędzie rozpoznacie, że witamina C redukuje wolne rodniki. Jak mamy za dużo tych wolnych rodników, to generalnie tworzą się różne komórki rakowe i tak tam, no pierdoły, których nie chcemy. Więc, jeżeli macie różne niefajne sposobności, na przykład jecie nie za zdrową dietę, albo mało śpicie, albo chodzicie spać po 22, bo gracie w jakieś gry, albo oglądacie gry, no to warto by było zasuplementować taką witaminkę C, albo witaminkę E, no warto też witaminę D dla mózgu, no ale ta cena to taki fajny antyoksydancik, który no będzie wpływał na to, że będzie mniej tych wolnych rodników, czyli tych komórek też rakowych. Oczywiście to nie wpływa tak, że jak macie nowotwór, to weźmiecie witaminę C i umrzecie. I nie umrzecie, tylko wpływa to tak, że po prostu jakby prewencyjnie. Więc jeżeli chcecie sobie prewencyjnie zadbać, to myślę, że taki tysiaczek witaminy C jak najbardziej. Dla mózgu witamina D, bueno. Witamina D i kwasy omega dla mózgu cudownie. No i co, jeszcze koenzym Q10, ale koenzym Q10 to jest już taki, że tak powiem, hardy temat, no bo warto, żeby on był dobrej jakości, no i żeby był dobrej jakości, no to musi być drogi. Ale jak chcecie zadbać sobie o taką podstaw, że tak powiem, nie za hardo, nie za drogo, to witaminka D, kwas omega 3, witaminka C i jazda. Uważaj! I kolagen jeszcze, jak chcecie, weź mnie, to nie zdenerwuj, bo ja opowiadam tutaj o rzeczach. No ale uważaj! Ej, ty jesteś dobra w dualach. Ja nigdy sobie nie radziłem, szczególnie na wave'ie. Wave dual to jest najgorsza rzecz na świecie. Dobra, jesteście zadowoleni z moich porad? Jak jesteście, to... Nie wiem.
Dziękujemy za oglądanie. Skończyłaś? Tak, skończyłaś, wygrałaś poziom. O, świetnie. To dobre było, podobało mi się. Dawajcie donaty.